80. rocznica była obchodzona raczej w minorowych nastrojach, zastanawiano się co dalej. Natomiast no, w ciągu tych 10 lat udało się po pierwsze uratować instytut, przekształcić go w instytucję kultury, rozwinąć działalność, wreszcie przestał się zwijać i teraz się znowu rozwija. Poszerzyliśmy przede wszystkim tę ofertę o edukację i myślimy, że to jest strzał w dziesiątkę. Mamy nadzieję na więcej i już się nie możemy doczekać 100. jubileuszu. Chciałoby się powiedzieć, że mówienie i pisanie o śląskości może nie mieć końca, czyli tak naprawdę mnóstwo pracy przed Państwem, Panie Dyrektorze. No, myślę, że pracy to nie jest na 100, nie na 200, a może i 500 lat, ale faktycznie będziemy się starali podołać. Bardzo się cieszymy, że pan profesor Lis i pani profesor Sochacka zostali odznaczeni medalami Gloria Artis. To jest docenienie nie tylko, znaczy przede wszystkim ich pracy, ale również pracy Instytutu. Pan profesor Lis 55 lat pracy w Instytucie, pani profesor Sochacka grubo ponad 60. To jest nieprawdopodobne. Jak wspaniali ludzie pracują w Instytucie, jak bardzo są z nami związani i bardzo się cieszymy, że możemy zawsze na nich liczyć. Cenię sobie przywracanie świadomości miejsca tego regionu w tym trójkącie państw Polska, Czechy, Niemcy od samego początku, kiedy zaczęto te sprawy podnosić. A to nie jest długa historia, bo to dopiero wiosna ludów właściwie. Śląsk zaczyna istnieć jako element polskości po 1825 roku. Karol Miarka jest pierwszym tym, który zwraca uwagę, że jesteśmy Polakami. I to potem wejdzie do literatury. No potem będziemy mieli innych, no niedawno skończyliśmy rok Korfantego, to jest taki, on zamykał, Korfanty zamykał ten pierwszy okres walki o granice państwowe po wiośnie ludów, właściwie po wojnach, jeszcze wcześniej wojnach napoleońskich, bo to taki szmat czasu trzeba brać pod uwagę. A jeżeli mnie coś interesuje czy frapuje, no to jest to, że tu stosunkowo nieduża jest zmienność ludności, bo mamy taką sytuację, że ludność używająca języka polskiego w Gwarze, bo język istnieje w Gwarach, jest Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze, i tak dalej. Natomiast mnie frapuje ta ciągłość przekazywania tradycji polskiej przez pokolenia, mimo różnych państw, w jakich znalazła się ta dzielnica. Najważniejsze wyzwania, no bo myślimy o przyszłości, tak jak pan powiedział, w tym odkrywaniu tej śląskości dla nas, dla następnych pokoleń. Myślę, że to przede wszystkim rozbudowa działu edukacyjnego. Myślę, że to wzmocnienie działu wydawniczego i rozwijanie badań naukowych. No to są nasze podstawowe cele na te najbliższe lata. Jeżeli to się uda osiągnąć, będziemy bardzo zadowoleni.